Leszek Chryczuk, największa radość, największa radość, Leszek Chryczuk. Panie prowadzący, panowie, będę mówił do was. Panie, możecie czegoś ciekawego przy tej okazji się dowiedzieć. Pozostali, też posłuchajcie. Czy macie znajomych, którym urodziło się dziecko? Co się dzieje z tymi ludźmi? Oni stają się jacyś zupełnie inni, szczególnie w pierwszych miesiącach. Nie przychodzą już na siłownię, nie pojawiają się na imprezach, nie w głowie im wycieczki w dalekie kraje ani safari z dzikimi zwierzętami. Nie podejmują wyzwań w rodzaju skoków na bungee czy chodzenia po rozżarzonych węglach. Nie interesują ich nawet sporty walki ani brawurowa gra w szachy błyskawiczne. Ale już najgorsze jest to, że nie potrafią mówić o niczym innym, jak tylko o swoim dziecku. A jako że dzieci rzadko prowadzą dysputy na temat sytuacji geopolitycznej czy literatury, to najczęściej daje się słyszeć zdania w stylu: jaką śliczną kubkę zrobił mój synek, a jak mu się pięknie ulało, jak mu się cudownie odbiło. No jak to jest, że jak się dziecku uleje, to wszyscy są zachwyceni? Jak mi się kiedyś ulało, to mnie wyrzucili z restauracji. Tak to jest naprawdę irytujące, gdy twoi znajomi zaczynają mieć dzieci. Do pewnego momentu. Do momentu, w którym... uzyskasz znany w toastmasterowym świecie tytuł DTF. Dumnego taty Franciszka. Od tej pory wszystko się zmienia. I nie chodzi tylko o to, że pojawił się ktoś, kto będzie płacił składki na ZUS, gdy ty będziesz na emeryturze. W twojej hierarchii wartości ktoś nowy zajmuje pierwsze miejsce. A ty możesz godzinami w zachwycie wpatrywać się w leżące w kołysce maleństwo, a w wyobraźni niczym Gollum z Władcy Pierścieni. My precious. A tymczasem poczucie twojej wartości wystrzeliwuje pod niebo. W końcu urodziłeś dziecko. Dobra, kobieta rodzi. Byłeś przy porodzie, widziałeś morzysko, nie zemdlałeś. Od tej pory wszystko jest niesamowitą podróżą w nieznane. I żadna zagraniczna wycieczka nawet się do tego nie umywa. A safari z dzikimi zwierzętami? Pff, teraz to ty jesteś grzechotnikiem. A siłownia? Po co gdzieś chodzić? Przecież codziennie po tysiąckroć podnosisz swoje maleństwo. A co najlepsze, ten słodki ciężar zwiększa się o kilkanaście gram codziennie. Gdzie znajdziesz system ćwiczeń z progresywnym obciążeniem? I z przeraźliwym wrzaskiem, gdy nie chcesz wykonać ćwiczenia. A imprezy? Nie w głowie ci imprezy. Bo przecież i tak budzisz się z krzykiem. I chociaż nie jest to twój krzyk, to nie będziesz zarywać nocy z przyjaciółmi. A najlepsze jest to, że któregoś dnia o 4 rano małe rączki złapią cię za ramię i krzyczą: tata, tata, tata! A skoki na bungee? A byłeś kiedyś dzieckiem u lekarza? To jest dopiero potężna dawka adrenaliny. Czy na pewno wszystko jest w porządku? Czy aby rozwija się prawidłowo? A lekarze cię nie oszczędzają. Gdy nagle w sterylnie białym gabinecie podczas rutynowej, zdawałoby się, wizyty, słyszysz: proszę państwa, on wypadł z siatki. Rozum podpowiada ci: przecież nigdy nie wkładaliśmy go do żadnej siatki. No, może do chusty czy do nosidełka? A tymczasem twój wewnętrzny golem w wyobraźni: warab mojego ślicznego dziecka! I gdy duszona przez ciebie pielęgniarka wydaje właśnie ostatnie tchnienie, okazuje się, że są takie wykresy, zwane siatkami centylowymi, które obrazują, jak powinno prawidłowo rozwijać się dziecko. Ups. A sporty walki?
A próbowałeś kiedyś obciąć niemowlęciu paznokcie? A chodzenie po rozżarzonych węglach? A zmieniałeś kiedyś pieluchę po raz pierwszy? A brawurowa gra w szachy błyskawiczne? No dobra, tych emocji nie można z niczym porównać. Ale najciekawsze jest to, że to wszystko jest jakoś tak urządzone, że teraz to ty cieszysz się z każdej ślicznej kubki i masz nieprzepartą ochotę. Masz nieprzepartą ochotę podzielić się ze światem. Podzielić się ze światem swoją historią. Ci z was, którzy macie już tytuł dumnego taty, dobrze wiesz, o czym mówię. A kiedy ostatnio zastanawiałeś się, jak czy nie zwiększyć ilości powodów do dumy w twojej rodzinie? Podobno przy trzecim kupujesz motor, a czwórka jeździ za darmo komunikacją miejską. A ci z was, którzy nie zostali jeszcze obdarzeni potomstwem, pragniesz nowych wyzwań? Szukasz zmian w życiu? Chcesz naprawdę wyjść ze strefy komfortu? Postaraj się o tytuł dumnego taty. Wielka to radość i niesamowite doświadczenie. Przyszły dumny tato? Dość ociągania. Ojczyzna w potrzebie. Do dzieła!